Audycja popularno-naukowa. W styczniu w Maroku odsłonięto mural poświęcony majorowi Mieczysławowi Słowikowskiemu, rocznik 1896. A właściwe nazwisko, proszę Państwa, Mieczysław Zygfryd Słowik, pseudonim Rygor. Podpułkownik dyplomowany piechoty Polskich Sił Zbrojnych. W 1972 roku przez władze emigracyjne awansowany na generała brygady. Malowidło przypomina o operacji Torch, tłumaczeniu na polski pochodnia, czyli lądowaniu amerykańskich i brytyjskich wojsk w Maroku i Algierii 7-8 listopada 1942 roku. Oczywiście malowidło przypomina o roli, jaką odegrał w tej historii Rygor. Operacja zakończyła się sukcesem, a tę historię przypomni gość radiowej jedynki, doktor habilitowany Waldemar Grabowski z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana w programie Pierwszym Polskiego Radia. Witam państwa. Może kilka faktów z życiorysu wojskowego naszego bohatera. W czasie I wojny światowej w POW po 1918 roku swoje życie związał z Wojskiem Polskim. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej pokonywał kolejne szczeble kariery wojskowej w II Rzeczypospolitej w latach 1934-37. Szef sztabu Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Wilno, a później Grodno. Następnie w placówce wywiadowczej w Kijowie od października 1939 roku w Paryżu, gdzie od lutego do czerwca roku następnego w oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza. W latach 1941-44 szef ekspozytury oddziału II w Algierii. Od grudnia 1944 do października 1946 roku w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Szkocji pozostał na emigracji w Londynie. Czy można, panie profesorze, mówić o nim, że to taki polski James Bond okresu II wojny światowej? Ja myślę jednak, że nie. Dlaczego? Major Słowikowski nie był agentem wywiadu, kierował pracą agentów, czyli takich Jamesów Bondów, i jego rola była o wiele większa. Do tego, co powiedziała pani redaktor, warto dodać, że po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku major Słowikowski pozostał na terenie Francji. Z jednej strony organizował ewakuację żołnierzy polskich z terenu Francji. Praktycznie w tym samym czasie, czyli do kwietnia 1941 roku, organizował też placówki polskiego wywiadu na terenie Francji, ale też na pograniczu francusko-hiszpańskim, co później miało znaczenie w kolejnych latach wojny. No właśnie, w Afryce działała Agencja Afryka, polska placówka wywiadowcza. Jakie miała zadania w tym czasie? Więc ekspozytura Afryka oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza powstała w maju 1941 roku. Jej szefem został wyznaczony właśnie major Słowikowski i on ją tak naprawdę organizował, oczywiście we współpracy z innymi oficerami polskiego wywiadu, którzy znajdowali się na terenie północnej Afryki. Czy tylko byli to Polacy? Tutaj możemy mówić o setkach osób, natomiast tych osób najbardziej zaangażowanych to było kilkadziesiąt. Natomiast tych Polaków było tam kilku w otoczeniu majora Słowikowskiego, najbliższych, jak mówię, jego współpracowników. A reszta to lokalni mieszkańcy? To byli i lokalni mieszkańcy, to byli tak samo Francuzi ze struktur państwa Vichy, które wówczas rządziło na terenie północnej Afryki. Kolaborującego państwa z III Rzeszą Niemiecką. Państwo laborującego z III Rzeszą, natomiast no, warto o tym pamiętać, że wśród tych urzędników państwa Vichy były osoby o różnego rodzaju poglądach. Były skłaniające się, czy wręcz współpracujące ze strukturami wolnych Francuzów podległych generałowi de Gaulle'owi. I wracając do zadań, jakie miała Agencja Afryka. One oczywiście się zmieniały w trakcie wojny, ale generalnie chodziło o rozpoznanie stanu posiadania niemieckiego i włoskiego na terenie północnej Afryki, poczynając od rozpracowania lokalizacji jednostek wojskowych, ale także magazynów broni, amunicji czy magazynów paliw, co było w tym czasie bardzo istotne, ale też były sprawy gospodarcze,
jak również sprawy polityczne. No, pamiętajmy, że w tym czasie różne rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy polityczne na terenie północnej Afryki, miały miejsce, łącznie z wizytami ważnych przedstawicieli, czy to rządu Vichy, czy włoskich władz, czy niemieckich władz. Także było to ważne miejsce. Dlaczego Brytyjczycy i Amerykanie to Agencji Afryka, Polskiej Agencji Wywiadowczej, powierzyli zadania wywiadowcze przed wspomnianą już operacją Torch? Przecież nie tylko polski wywiad tam działał. Nie tylko polski, natomiast ta ekspozytura Afryka oddziału drugiego sztabu naczelnego wodza zaczęła działać właśnie od maja 1941 roku. Miała już spore osiągnięcie, miała zbudowaną strukturę, bo było ponad 18 placówek informacyjnych, takich wywiadowczych na terenie północnej Afryki. I major Słowikowski od samego początku, za zgodą władz polskich, co warto tutaj podkreślić, przekazywał ważne informacje wywiadowcze zarówno Brytyjczykom, jak i Amerykanom, również niektórym Francuzom. Tutaj była współpraca obustronna, bo też major Słowikowski sporo informacji pozyskiwał od Francuzów zaangażowanych w różne struktury władz administracyjnych, czy wojskowych, czy policyjnych, podlegających rządowi Vichy w Afryce Północnej. Czyli Agencja Afryka spełniała najwięcej potrzeb, jakie mieli alianci. No właśnie, ale dlaczego zdecydowali się lądować w północnej Afryce? Amerykanie, którzy musieli przemierzyć ocean, i Brytyjczycy ścigani przez U-boty. Chodziło o powstrzymanie marszu niemiecko-włoskiego i rozszerzania teatru II wojny światowej. Ale Stalin naciskał na Churchilla, żeby jednak otworzyć drugi front w Europie. Może byłoby to bardziej na skróty niż atakować od tyłu. Moim zdaniem Brytyjczycy i Amerykanie nie byli wtedy jeszcze gotowi do inwazji, tak jak to miało miejsce w 1944 roku. Natomiast chodziło, żeby związać siły niemieckie i też, żeby nie dopuścić właśnie do rozszerzania tego frontu, ale też wprowadzić siły amerykańskie do otwartej walki, dlatego że oczywiście jednostki amerykańskie były przerzucane na teren Wielkiej Brytanii, ale pojemność Wysp Brytyjskich też była ograniczona i tam nie można było w nieskończoność dowozić nowych jednostek. Natomiast pamiętajmy też, że alianci zachodni mieli też inne plany. Inwazja Europy nie zaczęła się od Francji, tylko zaczęła się od Sycylii, od Włoch, i były też plany wyzwalania Europy poprzez inwazję na Bałkany, co dla nas by było najlepszym rozwiązaniem. Bo Amerykanie i Brytyjczycy weszliby do nas, a nie Rosjanie. O to chodziło, a nie Związek Sowiecki. Jakie to było wyzwanie, lądowanie w północnej Afryce wtedy? To była do listopada 1942 roku największa operacja desantowa. Tu chodziło też o zebranie doświadczeń przed inwazją w Europie. Czy mogło się nie udać, bo były tam wojska rządu Vichy? Warto jednak o tym pamiętać, że postawa administracji francuskiej, też wojska francuskiego podlegającego rządowi Vichy, ona nie była jednorodna. Od obojętności do wręcz sprzyjania aliantom zachodnim. To też pomogło w odniesieniu sukcesu przez tą operację. I gdyby nie zasługi Mieczysława Słowikowskiego w organizowaniu tego wywiadu, w działaniu Agencji Afryka, ta akcja mogłaby się nie udać? Znaczy ja bym tak daleko tutaj się nie posuwał, natomiast oczywiście by mieli mniejsze rozeznanie. Czyli mniej strat, szybko zdobywanie założonych punktów? Tak, tak. No a teraz mamy mural w Maroku. Dopiero albo już? Z jednej strony dopiero, z drugiej już, bo szereg tego typu wydarzeń dzieje się wiele lat po wojnie. I to nie tylko dotyczy tych wydarzeń bezpośrednio związanych z Polską i z Polakami, ale to się dzieje w całym świecie. To jakby przebija się do świadomości nie tylko Polaków, ale również mieszkańców czy Europy Zachodniej, czy Afryki Północnej. To niewątpliwie sprzyja pogłębianiu wiedzy na temat udziału Polaków w II wojnie światowej. Powiedział gość, jedynki gość programu Pierwszego Polskiego Radia, doktor habilitowany Waldemar Grabowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio. Program Pierwszy. Jedynka.